Sytuację branży przemysłu obuwniczego, tekstylnego, szeroko rozumianego przemysłu modowego, tak bym też to spróbował nazwać, należy opisywać wielowątkowo. Pierwszy wątek to są, można tak powiedzieć, zagrożenia, które my dostrzegamy i z którymi się próbujemy zmierzyć już od wielu lat. To jest na pewno niekontrolowany w pewnym sensie import towarów o niskiej jakości, stanowiący zagrożenie dla naszej branży rodzimej, dlatego żeby utrzymać zdrową konkurencję na rynku. Niejednokrotnie związane z tym jest też ryzyko wystąpienia czy zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów. Jest to związane z pewnymi substancjami chemicznymi, które występują czy w obuwiu, czy w tekstyliach. Temat jest w tej chwili dość mocno podnoszone są te kwestie. My jako Izba Przemysłu Skórzanego bardzo aktywnie w tym uczestniczymy. W ostatnich miesiącach przygotowaliśmy, pracowaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie. Ono w tej chwili jest sygnowane przez uczestników rynku, głównie przez polskich producentów obuwia. I z tym stanowiskiem będziemy się dzielić, będziemy je prezentować na wszelkich możliwych forach, gdzie zapadają decyzje, żeby tego typu strumienie towarów, które do nas docierają, były pod większą kontrolą, albo żeby też były ograniczane. Rozumiemy przez to, że będzie to wiązało się z uzdrowieniem właśnie rynku, z powrotem zdrowej konkurencji i z polepszeniem sytuacji naszych firm rodzimych. Dużą szansę i duże wsparcie widzimy obecnie w tym, co się dzieje w takiej wewnętrznej polityce Unii Europejskiej. Uczestniczymy aktywnie w bardzo wielu działaniach, w bardzo wielu obszarach poprzez stowarzyszenie CEC czy przez stowarzyszenie COTANS. To są dwa stowarzyszenia dedykowane generalnie przemysłowi skórzanemu czy obuwniczemu. Przyglądamy się też, co robi Stowarzyszenie Juratex, czyli to jest branża tekstylna, i pojawia się taki bardzo silny kierunek, który tutaj my się pod nim podpisujemy. Związany on jest też z ochroną środowiska, żeby kłaść większy nacisk na to, co dostaje się na rynek unijny, żeby towary, które tutaj są sprowadzane, były z korzyścią dla każdego, i dla konsumenta, i dla producentów rodzimych, a także żeby nie stanowiły